Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma szereg środków, które mogą wymusić respektowanie jego postanowień bądź wyroków i żaden krajowy trybunał, nawet Trybunał Konstytucyjny, nie może podważyć uprawnień TSUE. Po wyroku mamy miesiąc na wprowadzenie orzeczenia w życie. Jeżeli to się nie zdarzy, to wtedy Trybunał może wydawać środki zabezpieczające, między innymi może nałożyć karę finansową nakładaną na dane państwo, płaconą z jego budżetu, określoną w stawkach dziennych, i ta kara może wynosić nawet ponad 1 000 000 euro dziennie. 1 000 000 euro płaconego z naszego budżetu, a nie z budżetu Unii Europejskiej. To nie jest jedyna kara finansowa, ponieważ TSUE może też nakazać w tym postępowaniu podjęcie określonych kroków. Jeżeli się nie podejmie określonych kroków, również może nałożyć środek zapobiegawczy. Również finansowy, czyli z jednego zdarzenia może pączkować kilka kar finansowych, bądź też kar zawieszających. Pamiętajmy, że jeżeli będzie wdrożona procedura z ochrony praworządności, to my możemy stracić nasze prawo głosu w instytucjach europejskich, w niektórych instytucjach, co będzie dla nas karą daleko idącą. Polski rząd powinien kierować się traktatami Unii Europejskiej, polską konstytucją. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której premier, komentując orzeczenie jakiegoś trybunału, w tym TSUE, bądź Rady Europy, bądź Trybunału w Strasburgu, wskazuje, że nasz program będziemy realizować niezależnie od kłopotów, które są po drodze. Uważamy, że mamy słuszność. To jest złe myślenie. Partia rządząca może realizować swój program, ale zgodnie z tymi regułami, które są zawarte w obowiązujących aktach prawnych. Unijny Fundusz Odbudowy jest jednym z mechanizmów, który może być wstrzymany, jeżeli wartości, zasady unijne będą w danym kraju naruszane. Na razie ten fundusz nie jest wstrzymany, natomiast jest wydłużona procedura jego przyznawania. Wydłużenie ma charakter dosyć spory, więc widać po stronie organów Unii, że bacznie będą się przyglądać temu, co się dzieje w Polsce. Oczywiście zobaczymy, czy powiązana będzie zasada ochrony praworządności z przyznaniem funduszu. Być może tak się stanie i wtedy w wyniku działań naszego rządu i Sejmu będziemy pozbawieni ogromnych środków, które mogą być przeznaczone na rozwój infrastruktury w naszym kraju, ale nie tylko. Środków, które mogą stanowić nawet połowę budżetu naszego państwa.